Jeśli jakieś święto wypada w sobotę, to przysługuje nam z tego tytułu dodatkowy dzień wolny od pracy. Taka sytuacja miała miejsce 2 dni temu. 1 listopada w tym roku wypadał w sobotę, więc za ten dzień przysługuje nam dodatkowy wolny. Napiszę formułę, która będzie liczyła ilość dni wolnych dla podanego okresu, uwzględniając ten sobotni wymóg. Do dzieła. Po pierwsze, policzę, ile było wszystkich dni w zadanym okresie, więc od daty końcowej odejmę datę początkową. Zrobię jeszcze plus 1, aby Excel liczył włącznie obie te daty, oba te 2 dni, aby brał również pod uwagę początkowy i końcowy. Enter. Pojawiła się 30. I teraz od tych wszystkich dni, które są w tym okresie, odejmę dni robocze. Więc użyję minusa i użyję funkcji dni.robocze. Tej funkcji jako datę początkową i datę końcową zaznaczam moje dwie daty, średnik i podam jeszcze listę świąt, które mają zostać uwzględnione. Na przykład 1 listopada, 11 listopada w tym podanym okresie. Zamykam nawias od funkcji dni robocze, klikam Enter. Format Excel niepoprawnie rozpoznał. Nadaję format ogólny, ponieważ spodziewałem się tej liczby. Pojawiła się liczba 11. To mówi nam, że w tym okresie jest 11 dni wolnych, ale nie uwzględniamy teraz tego wymogu sobotniego. Więc do tej liczby jeszcze, która tutaj wychodzi, dodamy jeszcze ilość tych świąt z tego okresu, które przypadały w soboty. Jak to zrobić? Wchodzę do formuły, ustawiam się na końcu, wpisuję plus. I użyję tutaj funkcji suma iloczynów. Przy pomocy tej funkcji sprawdzę, które z tych świąt wypadały w sobotę. Dodatkowo jeszcze były w tym okresie, który jest określony datą startową i datą końcową. I w tej funkcji suma iloczynów przemnożę przez siebie trzy tablice. Pierwsza z nich, otwieram nawias, będzie to tablica, która powstanie przy pomocy funkcji dzień.tyg. Tej funkcji zaznaczę wszystkie te święta. Średnik 2 będzie mówiło, aby numerowanie tych dni tygodnia było od 1 do 7, gdzie 1 oznacza poniedziałek, 7 niedzielę. Zamykam nawias i przyrównam te dni tygodnia do 6. Czyli w ten sposób powiem Excelowi, sprawdź, które z tych dni tygodnia wypadają w sobotę. Sprawdźmy, co z tego wychodzi. Zaznaczyłem ten fragment, to porównanie. Klikam F9. Pojawiła się tablica, w której są prawdy i fałsze. Prawdy są na tych pozycjach, w których występują święta przypadające w sobotę. Na przykład 3 maj, na przykład 1 listopada. Klikam Ctrl Z i teraz tę tablicę przemnożę, ponieważ nie chcę brać pod uwagę wszystkich tych świąt wypadających w sobotę, a jedynie te, które są w tym okresie. Więc otworzę nawias i powiem Excelowi jeszcze raz sprawdzaj te wszystkie święta i bierz pod uwagę tylko te, które są większe lub równe dacie startowej. Zamykam nawias i przemnożę to jeszcze przez trzecią tablicę, która będzie zawierała znowu te same święta. I teraz powiem Excelowi, sprawdzaj, które z tych świąt są mniejsze lub równe dacie końcowej. Zamykam nawias od tej trzeciej tablicy. Zamykam nawias od funkcji suma iloczynów. Klikam Enter. I pojawiło się w wyniku 12. 12 oznacza, że w tym okresie powinno być 12 dni wolnych od pracy. Sprawdźmy, co wychodzi z tej tablicy, która jest w funkcji suma iloczynów. Mnożenie tej tablicy przez tę tablicę i przez tę trzecią tablicę sprawi, że w wyniku dostanę 0 i 1. Sprawdźmy to zresztą. Zaznaczyłem wnętrze funkcji suma iloczynów. F9 pojawiły się 0 i 1. Ta jedynka jest na tym miejscu, na którym jest święto wypadające w sobotę w tym okresie. Więc tak naprawdę dla tej pozycji tutaj. Klikam Ctrl Z, aby się z tego wycofać. Enter. Sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. A gdybym dał dłuższy okres, na przykład od 1 maja, wówczas tych dni wolnych jest 68, uwzględniając te święta. Sprawdźmy, co wychodzi teraz z tej tablicy, która jest w środku funkcji suma iloczynów. Zaznaczę ją. Klikam F9. I spójrz, pojawiły tutaj się dwie jedynki. Jedynka, ta pierwsza, dotyczy tego święta sobotniego, które wypadało w maju, 3 maja, a ta jedynka tu dotyczy tego, które wypadało 1 listopada. Te 2 dni są doliczone do ilości dni wolnych, które wychodzą ze standardowego wyliczania. Które to standardowe wyliczenie? To jest ten pierwszy fragment tej formuły.